burmistrzu, to właściwie może nawet sprawa do nowego pana burmistrza. Kwestia zagospodarowania budynku po gimnazjum numer 3. Chyba, że coś było mówione gdzieś w międzyczasie. Przed nami jest ten okres zimowy, budynek będzie niszczał, nieruchomość będzie traciła na wartości. My musimy znaleźć jakieś rozwiązanie dla tego budynku, bo go po prostu szkoda. Szkoda tej nieruchomości. Sam budynek w tej chwili, jak szkoła stamtąd wyszła, on nie jest w złym stanie. On ma swoje lata, to każdy z nas wie, tu jest kilku chyba radnych, którzy tam chodzili do szkoły. Natomiast nieruchomość cała jest atrakcyjna. Tam jest sporo terenu, jest to boisko. Wiadomo, że no, dla szkoły było robione i dla dzieci i młodzieży. Czy to podnosi wartość później przy jakiejś transakcji, trudno powiedzieć. Ale jest parking. To już jest na pewno wartość dodana, bo rzadko gdzie dzisiaj spotykamy taką, powiedzmy, duży budynek, jakąś instytucję, która będzie mogła sobie zagospodarować ten parking na swoje własne potrzeby. Więc musimy coś z tym zrobić, bo był ten pomysł przez chwilę rozpatrywany, rozważany, czy MOPS nie przejdzie tam. Dzisiaj wiemy, że już idzie w inne miejsce. Szkoła specjalna nie jest zainteresowana tym, także tutaj to odpada. Także panie burmistrzu, bardzo proszę, że jakaś informacja gdzieś w nowym roku, coś w ogóle w jakim kierunku pójdziemy. W pewnym momencie pojawiła się taka informacja, że to będzie sprzedawane, że jest jakiś chętny na zakup całej nieruchomości, więc proszę jakieś informacje o tym. Dziękuję. Jeśli chodzi o gimnazjum na Lipińskiego, mieliśmy dwa pomysły. Chcieliśmy wprowadzić, żeby utrzymać ten budynek teraz w jakimś takim życiu, mieliśmy wprowadzić tam dwa stowarzyszenia. Jedno stowarzyszenie dla dzieci niepełnosprawnych, które chciało wykorzystać klasopracownię. Drugie stowarzyszenie, które chciało wykorzystać salę gimnastyczną. Okazało się, że tam są potrzebne środki też. Przede wszystkim część tam instalacji elektrycznej została wypięta, tych oświetleń, tych lamp wykorzystane w innym budynku szkolnym, o czym wiemy. My zrobiliśmy tam kilka wizji lokalnych, ja też uczestniczyłem w dwóch. Tam jest jeszcze problem z piecem taki, który no, faktycznie, żeby teraz utrzymać w tym okresie dobrze, takiej zimy nie mamy mocnej, to utrzymujemy te kaloryfery na odpowiednim poziomie, ale powiem tak, projekt budowlany na, można powiedzieć, remont tego budynku i stworzenie mieszkań, 28 mieszkań, została ta umowa podpisana jeszcze za mojego poprzednika. Był taki okres, gdzie tutaj pół, można powiedzieć, tego projektu już zostało stworzone i zastanawialiśmy się, w jakim kierunku to wszystko będzie szło, ponieważ rozmawiałem też z panem starostą, była taka sytuacja, że tam chcieliśmy tą szkołę z naszą specjalną tam dać, ten ośrodek szkolno-wychowawczy, ale w końcu doszło do tego, że starostwo podjęło gdzieś tam swoją drogę, no i my kończymy ten projekt. Ten projekt się kończy końcem tego roku i on ma być dostarczony. Taka wizualizacja całego projektu budowlanego z można powiedzieć, z przetworzeniem tego budynku na mieszkania, na 28 mieszkań w różnych wymiarach. I teraz, proszę Państwa, no powiem tak, tutaj dziękuję za słowa pana radnego Kozaka, jeśli chodzi o te mieszkania, bo naprawdę robimy wszystko, co w naszej mocy, ale myślę, że też posłowie znajdą swoje miejsce, bo jesteśmy w stałym kontakcie i nie ukrywam, że coraz więcej tych posłów do nas dociera, do Sanoka, chce takie pomieszczenia wynająć. Kolejne trzy pisma wpłynęły posłów, którzy wcześniej nie mieli tutaj swojej siedziby, także też szukamy dla nich lokum, ale też szukamy takiego lokum, żeby można było wyremontować i żeby mogli normalnie funkcjonować. Jeśli chodzi o mieszkaniówkę, dla mnie to ja wczoraj powiedziałem na spotkaniu z mieszkańcami. Mamy w tej chwili plan urbanistyczno-administracyjny miasta, który jest zweryfikowany, było ostatnie wyłożenie i mieliśmy wprowadzić ostatnie zmiany. Ale zrobiliśmy tak zwany koreferat, tak? Dobrze mówię pani? Dobrze, koreferat. Koreferat, w którym pokazaliśmy błędy, które były gdzieś tam popełniane w tych planach urbanistyczno-administracyjnych miasta, w tym studium uwarunkowań, można powiedzieć, tak. I powiem Państwu szczerze, że byłem zszokowany, jak wiele błędów w tych planach było. Przykładem są na przykład działki niektórych osób, które są usytuowane i w planie zagospodarowania przestrzennego mają wpisane działalność usługową, a to są działki, przez które biegną na przykład słupy wysokiego napięcia i tamten obszar pod tymi słupami jest wskazany jako prowadzenie działalności gospodarczej. No, tych przykładów było mnóstwo, mnóstwo naprawdę. Przykładem była sytuacja taka, że w centrum miasta mam działkę rolną,
No takie były sytuacje, gdzie to nie wiedziałem, w którym kierunku my idziemy, czy chcemy tutaj faktycznie gospodarstwo prowadzić. I sytuacja też taka, że wzięliśmy, to znaczy spotykam się z przedsiębiorcami też i rozmawiamy na temat właśnie rozwoju gospodarczego i rozwoju w formie budowy mieszkań wielorodzinnych. Mamy piękne miejsca w Sanoku, które chcemy zagospodarować właśnie poprzez budowę tych mieszkań wielorodzinnych. U mnie przez gabinet przeszły 4 firmy, które pytają się, kiedy będzie ten plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony. Powiem Państwu tak, że ja mam pomysł taki i będę z Państwem się też chciał podzielić tym, jak już będziemy mieli plan urbanistyczno-administracyjny miasta, który przedstawimy tutaj na sali herbowej, o którym sobie opowiemy. Powiemy, jakie są kierunki tak naprawdę rozwoju dla przedsiębiorczości, dla budownictwa wielorodzinnego. Chciałbym, żebyśmy szli w tym kierunku, który jest już takim kierunkiem w innych miastach, czyli nie ponoszeniem kosztów ze strony miasta, tylko określeniem działek, które chcemy przekazać przedsiębiorcom, ich wartości, następnie stworzeniem przetargu takiego, żeby firmy wystartowały, mogły ze sobą rywalizować o tą działkę, nie ponosiły kosztów, ale wyceniały tą działkę jak najwyżej, wybudowały tam mieszkania i oddały nam mieszkania w formie wartości tej działki. Bez ponoszenia kosztów, a są takie firmy, te 4 firmy, które były tutaj w urzędzie, które się zgłaszają. Sanok jest coraz bardziej atrakcyjnym miastem, szczególnie też, że ta obwodnica, która powstaje, daje nam możliwości rozwoju. Myślę, że jesteśmy w stanie w następnym roku wbić pierwszą łopatę i tego się będę trzymał, wierzę, że się uda. To jeśli chodzi o gimnazjum i o tą perspektywę budowy mieszkań.